Życie monastyczne. Erem Kamedułów na krakowskich Bielanach. Klasztor na Bielanach założył w roku 1604 marszałek wielki koronny Mikołaj Wolski, mądry, bywały w świecie człowiek. Podczas studiów we Włoszech poznał on duchowość kamedulską i zapragnął osiedlić eremitów z tego zakonu na wzgórzu pod Krakowem. Niestety właściciel tych dóbr, kasztelan Sebastian Lubomirski, nie miał zamiaru odstąpić swojej ziemi pod budowę klasztoru. Wolski postanowił posłużyć się podstępem. Za radą żony kasztelana Anny wydał wspaniałą ucztę i zaprosił na nią jego oraz innych dostojników. Kiedy Lubomirski był już mocno rozochocony, podsunięto mu do podpisu gotowy akt darowizny. Jako wyraz wdzięczności marszałek podarował kasztelanowi użyte podczas uczty srebrne naczynia ogromnej wartości, które mogły zrównoważyć mu wartość darowanego niezupełnie świadomie terenu. Na pamiątkę tamtego wydarzenia wzniesiony na wzgórzu klasztor Kamedułów zwie się oficjalnie Eremem Srebrnej Góry. Uważam, że istnieją trzy rodzaje samotności. Pierwsza to taka, której szukamy, kiedy czujemy się zmęczeni zgiełkiem świata, kiedy mamy dość ludzi i bieżących spraw. Uciekamy wtedy na przykład w góry i tam szukamy chwili wytchnienia. Druga to samotność, która spotyka nas wbrew naszej woli, kiedy czujemy się opuszczeni przez rodzinę i przyjaciół. Wreszcie ta trzecia, będąca szczególnym darem od Boga. To samotność ludzi, których Bóg powołał do życia pustelniczego, by w modlitwie i medytacji zbliżyli się do Niego bardziej dla dobra rodzaju ludzkiego. By lepiej słyszeć głos Boga, potrzebna jest nam cisza, którą można osiągnąć tylko w samotności.
przeszłości klasztor posiadał rozległe dobra, które zapewniały mu utrzymanie. W roku 1950 władze komunistyczne zagarnęły należące do niego ziemię, pola uprawne, sady i lasy. Straciliśmy w ten sposób podstawę naszej egzystencji. Z całego majątku pozostało nam 27 hektarów w obrębie klasztornych murów, z czego jedynie 7,5 hektara to ziemia uprawna, z której płodów korzystamy na co dzień. Na ile tylko jest to możliwe, staramy się być samowystarczalni. W naszym ogrodzie warzywnym osiągamy tak dobre zbiory, że wystarczają nam na cały rok. To ważne, bo warzywa są podstawą naszego pożywienia. Tradycja eremicka nakazuje żyć w harmonii z przyrodą. Woda deszczowa odprowadzana jest z dachu kanałami do specjalnych zbiorników, a następnie używana do podlewania roślin i mycia naczyń. Życie w klasztorze podlega pewnym regułom. Dotyczą one również pożywienia i sposobu spożywania posiłków. Zgodnie ze zwyczajem panującym w klasztorach benedyktyńskich, nie jemy mięsa i żywimy się przede wszystkim produktami pochodzenia roślinnego oraz rybami. Wyróżniającą nas tradycją jest golenie głów. Jest ona znakiem naszego oddania Bogu, a zarazem symbolizuje obojętność dla spraw świata oraz zerwanie więzi z rodziną. Zwykle klasztor oraz kościół przyklasztorny otwarte są wyłącznie dla mężczyzn. Kobietom wstęp dozwolony jest jedynie 12 razy w roku w specjalnie wyznaczone dni. Tak każe tradycja, i w naszym eremie pozostajemy jej wierni. W codziennym rozkładzie zajęć eremitów jest czas zarówno na modlitwę i liturgię, jak na pracę fizyczną. Praca fizyczna ma dla nas istotne znaczenie. Wykonujemy ją ze świadomością służby współbraciom, Kościołowi i światu. Zaczynamy dzień już o godzinie 3:30 wspólną modlitwą brewiarzową. Potem jest czytanie duchowne, jutrznia i msza święta koncelebrowana, następnie dziękczynienie i wspólny różaniec. Po śniadaniu od 7:30 do 11:30 zajmujemy się pracą fizyczną. W południe Anioł Pański, potem obiad spożywany z wyjątkiem kilkunastu dni w roku w samotności
i czas wolny. Od 14 do 17 znów praca. Wieczorem nieszpory i modlitwy wieczorne do 19.30. Około 20.30, 21.00 udajemy się na spoczynek. Kończymy dzień stosunkowo wcześnie, by nazajutrz móc znowu wcześnie wstać. Często słyszymy pytanie, dlaczego wstąpiliśmy do RM-u? Co skłoniło nas do wyboru życia z dala od świata, w samotności i milczeniu? Ludzie nie powinni wierzyć, że ktoś zostaje kamedułą dlatego, że pragnie żyć inaczej niż większość, czy też doświadczyć czegoś niezwykłego. Nie jest też prawdą, że bracia pozostają w RM-ie, gdyż szukają ucieczki od niepowodzeń i błędów życiowych, lub że trafiają tu przypadkowym zrządzeniem losu. U każdego wybór życia pustelniczego musi być wynikiem świadomej decyzji, wymaga więc głębokiego namysłu. Życie eremity jest trudne i surowe. Mogą mu sprostać tylko ci, którzy są gotowi podporządkować się surowej regule i z dala od świata w milczeniu i samotności służyć Bogu i całemu rodzajowi ludzkiemu. Już z zewnątrz widać, że reguła obowiązująca w eremie jest bardzo surowa. Pustelnik może opuścić klasztorne mury jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Mówiąc inaczej, nasze życie jest proste, a równocześnie bogate. By lepiej słyszeć głos Pana Boga, świadomie rezygnujemy z przyjemności i udogodnień, jakie oferuje postęp techniczny i cywilizacyjny. W eremach kamedulskich nie mamy odbiorników radiowych i telewizyjnych, przez co szum informacyjny wytwarzany przez środki masowego przekazu nie przenika przez klasztorną furtę. Nie możemy oczywiście nie wiedzieć, co dzieje się w świecie, w naszej ojczyźnie i w Kościele Świętym. Orientujemy się, gdzie toczą się wojny, a ludzie przeżywają udręki i cierpienia. Czytamy prasę, możemy korzystać z biblioteki, która wzbogaca się wciąż o nowe pozycje. Młodzi ludzie, którzy przybywają do nas twierdząc, że pragną żyć tak jak my, często nie wyobrażają sobie, czym jest życie w izolacji od świata. Liczni kandydaci po pewnym czasie rezygnują i odchodzą. Nie tracimy nadziei, że choć część z nich zostanie w zakonie, stanie się nowymi kamedułami. Przepływ ludzi jest nam potrzebny, by świadectwo życia w eremie dotarło do żyjących poza klasztornymi murami. Życie eremity ma sens w połączeniu z ofiarą, modlitwą, pokutą i zadośćuczynieniem Bogu za grzechy świata.
nie oznacza zamknięcia się w sobie, lecz służbę innym. Kameduła nie modli się tylko za siebie, modli się za tych, którzy się nie modlą. To nasza powinność. Reguła nie jest jedynym dobrem, jakie kameduli polscy otrzymali z Włoch. Dziełem włoskich architektów jest także Bielański Kościół. Prowadzona w nim renowacja finansowana jest częściowo ze środków ofiarowanych przez miasto Kraków. Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. A na wieki nie śmierdziejemy. Bóg odpuścił Tobie grzech. I święcie go Chrystus. Na wieki. Prace konserwatorów mają na celu wyeksponować nie to, co najpiękniejsze w wystroju kościoła, lecz to, co w nim najbardziej autentyczne. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ostatnio daje się zaobserwować wzrost zainteresowania życiem w naszym eremie. Przybywają młodzi ludzie, którzy pragną poświęcić się Bogu. Ci, którzy wykazują prawdziwą wolę służenia Mu, są przyjmowani. Odtąd zaczyna się dla nich okres próbny. Kolejne etapy formacji odgrywają ważną rolę w życiu młodego zakonnika, czy raczej kandydata na zakonnika. Po złożeniu prośby o włączenie do wspólnoty i jej zaakceptowaniu, kandydaci przyjmowani są na okres postulatu. Po przyjęciu habitu czeka ich 2-letni nowicjat. Łącznie okres przygotowania kandydata do ślubów czasowych trwa 2,5 roku. Zazwyczaj początki bywają ciężkie.
Trudności mogą wynikać z potrzeby zapomnienia o wszystkim, co wcześniej w świecie za murami było im bliskie. Życie w klauzurze służy modlitwie i medytacji zbliżającej do Boga. Pozwala głębiej kontemplować Stwórcę i dzieło stworzenia. No więc tyle na temat brewiarza, a teraz, jak zwykle, jeżeli ktoś chciałby się oskarżyć, proszę bardzo. Oskarżam się wobec Boga i Waszej Przewielebności, że nie zachowałem ściśle świętej reguły i konstytucji, a szczególnie milczenia w miejscach i czasach nakazanych. Tradycja publicznej spowiedzi zachowała się w Eremie po współczesne czasy. Każdy mnich wyznaje otwarcie grzechy, jakimi obraził Boga i naruszył świętą regułę. Trzy razy Ojcze nas, zdrowaś, chwała Ojcu, w intencji Ojca Świętego. Oskarżam się wobec Boga i Waszej wielebności, że nie... Taka spowiedź odgrywa niezwykle istotną rolę w naszym życiu. Przede wszystkim uczy nas pokory, miłości braterskiej i zwracania bacznej uwagi na to, jak postępujemy nawet w sprawach pozornie błahych, bowiem, jak każdy zakonnik wie, nawet najdrobniejszy grzech jest grzechem. Oskarżam się i proszę o pokutę. Proszę również tak samą tą pokutę odmówić. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.